Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, panie premierze, dla mnie i dla mojego środowiska 8 lat rządów to było niebywałe poniżenie, pogarda, arogancja i buta. I proszę uwierzyć, że my nigdy tego... Zawsze to będziemy mieli w swojej pamięci i wierzymy mocno, że ci źli ludzie nigdy nie dojdą do władzy. I dzisiaj stojąc tutaj przed Państwem... powiem w ten sposób. To Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, to jest jedyna partia, która na serio zrozumiała problemy i trudną sytuację osób z niepełnosprawnościami. I te problemy to nie tylko, że zrozumiała, te problemy zostały rozwiązane. One są w dalszym ciągu rozwiązywane. I tak dzisiaj mogę ze spokojem powiedzieć, że w Polsce rodziny z osobami z niepełnosprawnością są już bardzo dobrze zabezpieczone. Dzisiaj rodzice, którzy muszą zrezygnować z pracy, otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, które dał Donald Tusk. Dzisiaj, tak dokładnie, tak było. Dzisiaj rodziny, kiedy zdarza się niestety odejście dziecka z niepełnosprawnością, również są zabezpieczone, otrzymują świadczenie. Dzisiaj rodziny z osobami z niepełnosprawnością mają bardzo szybki dostęp do specjalistów. I co najważniejsze, już tylko czekamy na podpis prezydenta nad naszym sztandarowym projektem, ustawą o podwyższeniu renty socjalną. My to zrobiliśmy. My dzisiaj pomożemy... My dzisiaj pomożemy przeszło 132 tysiącom osób. I powiem Państwu tak od serca. Wczoraj miałam spotkanie w Sejmie, przyszedł do mnie do Sejmu niepełnosprawny Paweł, który przyniósł kwiaty, bo zupełnie nie musiał, nie tego oczekuję. Natomiast powiedział takie znamienne zdanie. Pani Iwono, ja będę mógł sobie kupić porządne buty ortopedyczne, a kiedy już te środki i pieniążki spłyną mi na konto, po prostu kupię sobie lepsze jedzenie. I drodzy Państwo, musicie wiedzieć, że są też osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą nawet w ten sposób podziękować. Ale dzisiaj do mojego biura poselskiego spływają podziękowania dla Was wszystkich, dla posłów, posłanek, senatorów, senatorki, które były zaangażowane w ten projekt. A ja tylko swoją skromną osobą powiem, że będę stała zawsze na straży osób z niepełnosprawnościami. Będę walczyła o godne życie, dlatego że te osoby zasługują nie tylko dlatego, że jestem matką, no już dorosłego mężczyzny z niepełnosprawnością, który również jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, ale po prostu ci ludzie zasługują na szacunek i na godne życie w naszym państwie. I dziękuję bardzo.